Podobno, według jednego z najbliższych współpracowników ministra Klicha, minister Klich, który był zastępcą ministra Onyszkiewicza do kontaktów z NATO i wie, jakie są procedury natowskie, chciał zawiadomić natychmiast NATO po katastrofie i poprosić ich o pomoc. Tak jak Stany Zjednoczone zrobiły po ataku 11 września. Wtedy się zwróciło do wszystkich sojuszników, do Polski też, czy mają jakieś informacje, co to się stało. I my powinniśmy, jako od 10 lat członek NATO, zwrócić się natychmiast do NATO o pomoc. No ale pan Tusk porozmawiał w cztery oczy z panem premierem Putinem, bez tłumaczy, i podobno zabronił. Powinien to wyjaśnić.